Witam wszystkich bardzo ciepło. Bardzo serdecznie, moi drodzy. Mariancello z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, gdzie zaprezentuję wam przebieg mojej ostatniej partii, którą miałem przyjemność rozegrać na portalu czeskom. Moim rywalem jest przeciwnik ze Stanów Zjednoczonych z koroną, samozwańczy król, użytkownik premium. Więc jak widać, żarty się skończyli. Jak to mawiał Lech Wałęsa, moi drodzy, tempo było wariackie, bo graliśmy tutaj 3 minuty bez czasu dodawanego, więc gra na wariackich papierach. Pełna błędów myślę, że może się spodobać jednak. Można coś tutaj z niej wynieść. Jak nie odrobinkę śmiechu, to być może coś pożytecznego. Być może ktoś zostawi tutaj jakiś komentarz po sobie a z tutaj jakąś przeoczoną przeze mnie linią. No, wszelkie komentarze mile widziane. A może nie do końca wszelkie, ale wiecie o co mi chodzi. E, dobra, przechodzimy do omawiania przebiegu tej partii, moi drodzy. Ja zaczynam tutaj, e, mając bierki koloru białego, gram E4. Na co mój rywal gra E5, ja gram skoczek F3, w nadziei na skoczek C6. Wtedy pchnąłbym albo D4, albo rozwinął gońca na C4. Była to partia, byłaby to partia albo szkocka, albo włoska. Natomiast mój przeciwnik gra skoczek f6. Mam obronę rosyjską no i w tym momencie bierze się piona na e5, dlaczego by nie. I nie wiem, czy wiecie, jeśli nie wiecie, to się dowiecie, że branie tutaj od razu right away na e4, jeśli chodzi o czarnego skoczka, nie jest takie dobre. Chociażby ze względu na hetman e2, co dajesz tutaj nieco lepszą pozycję dla białego. Rywal odpowiedział, zareagował poprawnie, najpierw kopnął d6, odszedłem skoczkiem na f3 i Teraz wziął skoczkiem na d4. Mógłbym kopać bezpośrednio, chociaż wtedy odejście. Natomiast wolałem już ruszyć na d4, uwalniając swoje dwa gońce przy okazji grabiąc te pola. Mam na myśli oczywiście grabiąc przestrzeń na tych polach. Przeciwnik odpowiada moi drodzy. Goniec E7. Myślałem, że pchnie D5, chociaż D5 padnie dopiero za moment. Goniec D3. Już atakuje stępem tutaj, rozwijając figurę skoczka. D5 teraz. Podparcie skoczka. Roszady krótkie po obu stronach. I C4 z mojej strony. Już chcę naciskać na tego piona, który jest tutaj obrącą skoczka. Jeżeli tutaj zabiłby, no to mam skoczka. No być może i ktoś potrafi na 3 minutach przeoczyć. Taki prosty manewr. C6 tutaj przytomnie podparł piona. Mógłbym bić, chociaż tak naprawdę nie dawało mi to jakiejś mega przewagi. Niech to sobie zostanie. Ja muszę rozwijać figury do gry. Figury muszę grać wszystkie moi drodzy. Jeżeli idziemy na wojnę, to, to całą armią, tak? a nie że idzie pół oddziału, a reszta śpi. Gram, koniec F4, i w tym momencie F5. No wzmacnia pozycję tego aktywnego, silnego skoczka na E4 przeciwnik. Chociaż ja mam na tego skoczka mały plan, a przy okazji mam mały plan Drodzy, przepraszam, e, po ruchu F5. E, mój skoczek będzie tak. Jakby pogonić tego skoka w 3 diabły. Skoczek, moi drodzy, C3 rozwijam kolejną ostatnią już lekką figurę do gry. <ścoughs> Tutaj tak naprawdę e, wchodził w grę jeszcze ruch hetman b3. Hetman b3 bardzo ciekawy z naciskiem tutaj, a przy okazji z atakiem po jakimkolwiek odejściu gońcem atakiem na b7. No, hetman był bardzo aktywny tutaj, byłby bardzo aktywny rzecz jasna. No tutaj trzeba by było, czarne mogłyby zagrać na przykład hetman b6 po wymianach cbd, cbd. No, nie poszedłem tą, tą drogą, moi drodzy. Zagrałem po prostu skoczek C3 teraz. Przeciwnik tutaj załatał dziurę, a przy okazji e, tym ruchem Goniec E6 naciska na mój punkt, tutaj C4. Jeżeli ktoś teraz chciałby tego punktu bronić poprzez pchnięcie B3, no to sorry, skoczek traci obrońcę, tak nie wolno grać. W tym momencie trzeba coś postanowić. Ja postanowiłem zabić D5, po prostu CD, C bije, moi drodzy. D, tak? W tym momencie mamy taką pozycję i zdecydowałem się zrobić pożytek z tego pola, które czeka na mnie, moi drodzy. Jest tutaj już gotowe, aby mój skoczek zajął dobrą lokatę, dobrą lokatę na e5. No, jest to silny skoczek zarówno jak i mojego rywala. To jest bardzo częsty, bardzo częsta sytuacja właśnie w obronie rosyjskiej, że skoczki okupują tutaj te centralne pola, wsparte przez swoje piony. Skoczek c6, rywal kończy rozwój lekkich figur goniec, moi drodzy, b5, z takim planem, że jeżeli rywal pozwoli, no to huk tego skoczka. Ja tutaj co prawda przeoczyłem ciekawy motyw, bo teraz padło wieża c8 i teraz e, ja zagrałem f3, aby kopnąć tego skoczka, ale tutaj był lepszy ruch, mogłem wygrać jakość. Widzicie w jaki sposób? Bardzo ciekawy zresztą. Skoczek bije c6, moi drodzy. Po skoczek bije c6, b bije c6, Goniec A6 w tym miejscu i jest po wieży, zwróćcie uwagę na to. No bo jeżeli wieża C7, no to oczywiście goniec leje. Natomiast jeżeli teraz wieża odeszłaby na A8, no to goniec B7. Wszystkie tutaj pola są okupowane przez moje gońce. No. Piękna sprawa, przeoczyłem ten motyw, no wiadomo, tak, mało czasu, 3 minutki, być może zobaczyłbym to gdzieś tam na dłuższym tempie. Ja w każdym razie tutaj zagrałem f3, przycelowałem pionem w skoczka, no i wymusiłem tak jakby tę wymianę, oczywiście mógł odejść tym, tym swoim skoczkiem gdzieś rywal, natomiast on postanowił tutaj dokonać wymiany, skoczek zabił c3, b zabiło c3 i padło a6, kopnięcie gońca i teraz chwila zastanowienia, czy tego gońca zachować? Czy tego gońca wymieniać? Ja postanowiłem tutaj wyeliminować wy z gry gościa, który mógłby naciskać na mojego aktywnego skoczka, tak? No, on by mógł tutaj wymieniać się ze mną i wtedy ja już tego skoczka silnego nie miałbym w grze. Więc postanowiłem po prostu zabić C6, B odbiło C6 i wieża E1 z mojej strony, już rentgenem gdzieś tam patrzę na tego gońca na E6. Przy okazji przejmuję powolutku kontrolę nad linią E. Goniec D7. No, tutaj goniec był wisząco, figurą rywal poprawia pozycję tego gońca. Być może w nadziei, że huknę tego gońca tutaj, ale umówmy się. Skoczek mój na E5 jest o wiele więcej wart niż ten goniec poblokowany przez swoje własne piony, jak widać. Więc tutaj żadna wymiana nie wchodzi na razie w grę. Nie opłaca mi się, najzwyczajniej w świecie. Hetman moi drodzy, D2. Zagrałem z różnymi planami. Być może gdzieś tutaj chciałem przerzucać tego hetmana. Miałem tutaj w głowie dużo planów. W każdym razie połączyłem wieżę i będę zaraz dwoił swoje ciężkie figury na linię. Taki mam tutaj plan na kolejne kilka posunięć. Mój rywal goniec C6 już tutaj odchodzi, być może również robi miejsce dla swoich wież na linię. Tego nie wiem. I naciska na skoczka, który jest tutaj na polu E5 bardzo aktywną figurą. Wieża, moi drodzy, E2 z mojej strony. Zaraz będę grał wieżą z A na E1. No i w tym miejscu pada, moi drodzy, H6. Pada H6 z jasnym planem. Mój rywal chce tutaj pchnąć G5, i teraz tak na dobrą sprawę mogłem zagrać w ten sposób. Skoczek bije. O, przepraszam najmocniej, moi drodzy, co tu się wydarzyło? Jasny jest plan. Rywal chce zagrać G5, więc mogłem po prostu huknąć tutaj po odbiciu. Mogłem wejść tutaj gońcem, tak? To cały czas był ten motyw. Ten motyw wchodzi w grę. Natomiast ja na spokojnie sobie zdwoiłem wieżę, no i rywal pchnął te g Ja miałem tę świadomość. Znowu jest opcja, oczywiście, lania tego i ustawiania później tutaj gońca, to było lepsze. Ja natomiast odszedłem swoim gońcem widząc, że będzie on miał tutaj furtkę, będzie mógł oddychać na F2, chociaż będzie troszeczkę ograniczony. No ja wybrałem tę opcje mimo wszystko. Oczywiście padło pchnięcie, którego się spodziewałem. F4, i goniec F2. Goniec broni pionak, na którego mogą być później nacieniaci. Goniec jest obrońcą króla, co jest bardzo istotne, no i być może później jakieś przełamania będą wchodzić w grę. Po ewentualnych biciach w przelocie, mój goniec nabierze tutaj tempa, narysowałem strzałek tutaj jak na jakimś rzędzie w Azerbejdżanie. W każdym razie tutaj pada goniec F5, no mój rywal rozwija skrzydła, jakby nie było. Już nie oddaje, nie daje mi możliwości wymiany tego gońca, no przeszywa tę przekątną. Tutaj dwa silne gońce grają. Natomiast jego wieże nie grają, a moje grają, i to jest mała przewaga. No, może i nie taka mała się okazuje. W tym momencie moi drodzy postanowiłem zagrać skoczek d3. Skoczek d3 być może przegrupować gdzieś tego skoczka i już tutaj wieżami tutaj hulać niczym wiatr halny moi drodzy po linii E. E, oczywiście rywal mógł zabić, chociaż ja wtedy wchodziłem tak fajnie. Tutaj Hetmanem e, kontrolując tę przekątną, więc tutaj nie, było, nie byłoby to zbyt przytomne. Nie byłaby to zbyt przytomna decyzja ze strony mojego przeciwnika. W każdym razie, Hetman D7 być może robienie miejsc dla wieży. No nie wiem, być może chce mieć komunikację tutaj z, ze swoim gońcem. Ja kontynuuję grę. Skoczek, moi drodzy, C5. Już wchodzę z tempem. Fajnie. Skoczek teraz już nie jest aktywny tutaj, ale jest aktywny tutaj i kontroluje e, te, istotę pola w obozie przeciwnika. Rywal uznał: no, atakowany jest Hetman i punkt A6. <laughs> I przytulił się do tego punktu A6 samemu schodząc z, z celu. Skoczek, moi drodzy, E6. To jest mój wybór w tym momencie. No, usprawniłem pozycję tego skoczka. Jest on bardzo aktywny. Tę wieżę odszedł przytomnie na E8. No i teraz tak naprawdę jest nacisk. Dwie figury mojego skoczka gnębią. No i ja tutaj tak naprawdę mogłem pograć. Coś, co przeoczyłem. Mogłem zabić skoczkiem na F4, wziąć piona. E, tutaj bić nie można, no bo tu jest nacisk na wieżę, więc najpierw musiałyby zostać wymienione wieże. Wieża bije 2 i wtedy ja sobie skoczkiem szybciutko na f 2 odbijam tego piona ugrywam. W każdym razie moi drodzy, ja tego nie widziałem, zagrałem nieco szybciej, wróciłem tym skoczkiem po prostu, tak. No ja mam świadomość, że tutaj każda wymiana e, no, osłabia troszeczkę moją siłę, która jest na linie, chociaż po ewentualnej wymianie. E, nawet bicie Hetmanem, czy to bicie wierzył, cały czas zachowuje u mnie e, dla białych, oczywiście, możliwość kontroli linii E, co jest w tym wypadku bardzo ważne z punktu widzenia strategicznego. E, mój rywal, moi drodzy, nie wymienia tutaj nic, on odchodzi gońcem na G6. Nie wiem, gdzie tego gońca chciał przerzucić, e, w każdym razie teraz zabiłbym. No to rywal pobił, ja odbiłem i goniec wchodził tutaj. <laughs> Traciłem tutaj możliwość. Opanowania, opanowywania tej linii E. Partia jeszcze trwała, kilka posunięć wieża E6. Wdarłem się moi drodzy na tutaj szósty rząd, zobaczyłem, że mogę tutaj no mieć aktywną wieżę, jakby nie było. Mój rywal teraz dopiero postanowił, no, coś z tym fantem zrobić, no, atakowany był goniec, mogłem później gdzieś próbować dwoić swoje wieże na szóstym rzędzie, taka była koncepcja też, gdzieś tam z tyłu, z tyłu głowy. Rywal zabił na E6, wieża bio E6, no i mam te wieże na szóstym rzędzie, jakby nie było. Jeżeli, moi drodzy, ktoś teraz e, chciałby... No nie wiem, atakować moją wieżę, no to musiałby się liczyć z tym, że jest atak, tak? No trzeba pobronić jakoś gońca, albo gdzieś nim odejść, albo po prostu przytulić się królem do tego gońca. A mój rywal zagrał króle w 7, co tak naprawdę nie jest takie bombowe. Lepiej było po prostu gdzieś tego Hetmana bliżej gońca przerzucić, który tak naprawdę no, wyłączony jest z gry kompletnie, jak widać. No i po ruchu króle w 7. Ja gram Hetman E2. No i jest fajnie, moi drodzy. Opanowałem kompletnie linię, mój Hetman wraz z wieżą i skoczkiem są bardzo aktywne. No tylko ten goniec taki troszeczkę e, niwki, niwoko, jak to się mówi. W każdym razie. Jeszcze, może to się zmieni, zobaczymy. Mój rywal, moi drodzy, gra A5, co tak naprawdę. No, nie jest tutaj żadnym ruchem. To jest chyba taki waiting move. Rywal po prostu oddał mi tempo, chciał zobaczyć, co tutaj się wydarzy. Ewidentnie on tutaj miał bardzo mało czasu na, na zegarze, moi drodzy. Raptem tam kilkanaście sekund. No, bo już tutaj partia troszeczkę trwała. Ja gram wieża, moi drodzy. D6 w tym miejscu. Wieża D6 z jasnym planem, za momencik chcę zagrać po prostu wieża D7 z szachem i wygrać Hetmana. Mój rywal, moi drodzy, to widzi szybciutko, zabiera mi możliwość zagrania wieżą na D7, gra gońcem swoim na F5, no ale ja kontynuuję grę G4. Teraz te wcześniej planowane G4 przełom, aby zaatakować jakby nie było. no i zabił tego piona w przelocie na G3 no i mój Więc na G3 no jest już silną figurą Przeszywa tę przekątną, co mnie bardzo cieszy, w końcu wszedł do gry, aż mi tak naprawdę zrobiło się żej na duchu, jemu zapewne też. Po ruchu gońc bije G3 Hetman C7. No, w końcu ten Hetman, moi drodzy, gdzieś gra, ale nieopatrznie zajmuje, zajmuje przepraszam, pole C7. Mój rywal no, miał wiele lepsze posunięcia. Mój rywal mógł pomyśleć chociażby o ruchu Hetmanem, ale na przykład tutaj na E7. O, taka była koncepcja. Dlaczego by nie? No. Pozycja blisko równej, powiem wam szczerze. Natomiast mój rywal gra, no tutaj Hetman C7, co nie jest dobre. Widzicie bezpośrednio, jak ukarałem ruch Hetman C7? Hetman ustawił się na jednej przekątnej z moim gońcem, i tak naprawdę, tylko odejście wierzą, gdzieś tutaj mądre, sprytne, może wygrać tę figurę. Zabiłem oczywiście gońca z szachem. Wieża bije, moi drodzy, f6. No i jest po Hetmanie. Król odbija tutaj moją wieżę na f6, i ja biję tutaj Hetmana na c7. Tutaj partia jeszcze trwała, ale to jest już taka powolna agonia. <laughs> tutaj zagrałem królem na f2. Ja miałem tutaj, moi drodzy, 30 sekund na zegarze, więc musiałem się. Hetmana, Hetman odszedłem na B2, tutaj jeszcze takie agonalne pchnięcie na pole H5. Ja gram Hetmanem na B6, atakując piona z szachem brałbym, on broni i teraz mogłem to zabić. Ja tutaj szybko mając te 20 sekund na zegarze, szach, odszedł, tutaj znowu szachuję, król, moi drodzy, na F6, Hetman na D8, król poszedł na G7. No i zlałem tutaj na G5. Oczywiście tutaj zaraz wszystko padnie po kolei. Eee, tu wisi tu wisi, no nie byłoby tutaj co grać, mój rywal tutaj zatrzymał się już na 3 sekundach w tym momencie i poddał partię, no tak naprawdę partia, było troszeczkę tych błędów myślę, że też nie było tych błędów aż za dużo tutaj kontrola tej linii, no póki co wychodziła mi, jakby nie było rywal miał parę gońców to ogólnie jest atut, chociaż w tej pozycji jakoś nie mógł tego wykorzystać no tutaj kardynalny błąd, tak odejście tym hetmanem po ruchu hetman moi drodzy nawet tutaj 7, no Pozycja koło równej, tak jak mówiłem, partia by jeszcze trwała, z pewnością. Na różne sposoby. Eee, no nie wiem, nawet gonie C5 mógłbym próbować. Wszelkie wymiany tak naprawdę, no to daj Boże, tak? Wszelkie wymiany, daj Boże. Eee, tutaj wisi bardzo silna wieża dominująca, w przeciwieństwie do tej wieży tutaj. No dobra, moi drodzy, tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że partyjka podobała się. I oczywiście jesteśmy cały czas w kontakcie. I powiedzcie, jak mnie słychać? Jak mikrofon? No nowy mikrofon zakupiłem, mam nadzieję, że jakość jest powalająca. Dobra, dzięki i pozdrawiam serdecznie. Tylko coś tutaj nie chce, moi drodzy, się wyłączyć. O, już wszystko się wyłącza. Do zobaczenia.